Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Z racji tego, że mamy jesień, jest to idealny okres na zaprezentowanie Wam namiotu od Sonika. Jest to Sonic AXS BV wraz z narzutą. Także zapraszam Was na kolejny odcinek.
Namiot jest w takiej konstrukcji szkieletowej, jakby spider, bardzo podobny do konkurencji. Przez to bardzo szybko się rozkłada. Tak naprawdę rozkładanie namiotu trwa 5 minut. Przednie rureczki tylko sobie wkładacie. Słuchajcie, tak z parametrów technicznych. Namiot ma wymiary 2,65 x 175, wysokość 137. Bardzo wytrzymały materiał o membranie 10 000. Rurki z aluminium. Nie są najgrubsze, ale widać, że są solidnie zrobione. Także jeżeli chodzi o parametry techniczne, jak dla mnie na dzień dobry, bardzo wszystko w porządku. Kochani, namiot jest typową jedyneczką. Jak widzicie, ja mam prawie 190 cm wzrostu. Do namiotu śmiało wchodzi łóżko. Przez to, że mamy z tyłu praktycznie pionową ścianę, pozwala nam to na dosunięcie łóżka do samego końca i z przodu macie bardzo dużo miejsca. Jak widzieliście, mieszczą się torby z przodu, ale najlepsze rozwiązanie w takim namiocie jest podniesienie łóżka do góry, wszystkie torby schować na dół i z przodu mamy miejsce na mały fotel, to na 100%, i z prawej strony możecie sobie włączyć, możecie sobie postawić stoliczek, obszerne moskitiery na tylnej ścianie, bardzo grube, nie jest to delikatny materiał, jest to wytrzymały materiał. Każda moskitiera ma kieszonkę, więc różnego rodzaju tablety, telefony, portfel, klucze, wszystkie rzeczy, które wiecie, no nie ma gdzie tego schować, zawsze możecie to sobie tutaj na te kieszonki wrzucić. W przednich moskitierach macie to samo. Jeżeli chodzi o sam namiot, macie możliwość założenia foliowego okna i to jest w zestawie na drzwiach. Dodatkowo w momencie, kiedy montujecie narzutę, również w narzucie macie foliowe okno, więc śmiało możecie zostawić pootwierane moskitiery i zostawić tylko okno w narzucie. To z ważniejszych rzeczy. Jeżeli mamy lato, nie używacie narzuty, jak widzieliście, można całkowicie wypiąć przedni panel, on jest na suwaku, bardzo szybko się to rozkłada, bardzo szybko można go wypiąć i wpiąć. Również możecie tylko wyjąć śledzie, go podwinąć do góry i również zapiąć go na klamrach. Także jeżeli chodzi o wszechstronność, możecie go, on spełnia tak naprawdę rolę i brolki, i parasola, i wytrzymałego namiotu na takie chłodniejsze dni. Przez to, że on ma taką konstrukcję, tą szkieletową tego pajączka, z przodu macie włożone rurki, namiot jest bardzo stabilny. Także jeżeli chodzi o wiatr, jeżeli chodzi o takie nieprzyjemne warunki atmosferyczne, myślę, że sobie poradzi doskonale. No dobra, wychodzimy na zewnątrz, pokażę Wam całą konstrukcję z zewnątrz. Słuchajcie, zobaczcie, z tyłu macie dwa duże okna z bardzo wytrzymałej moskitiery, jak mówiłem. Możecie je sobie całkowicie zamknąć. Jeżeli nie używacie narzuty, a chcecie mieć lekką wentylację, to zobaczcie. To są takie rureczki z rzepem, gdzie w momencie, kiedy zapniecie sobie całkowicie okno, wstawiacie to, dopinacie drugą stronę i z automatu robicie sobie taki delikatny lufcik. Czyli zamiast mieć otwartą całą moskitierę, robicie sobie tylko taki delikatny przewiew. Czego uważam, że brakuje w innych namiotach, a to jest bardzo fajne rozwiązanie. To jest bardzo prosty gadżet, który tak naprawdę, jeżeli ktoś nie chce takiej dużej, mocnej wentylacji, może sobie zostawić tutaj taki mały, delikatny lufcik i również jest to przewietrzone fajnie. Zobaczcie, tutaj taka seta, która trzyma wszystkie te rurki, jest naprawdę zrobiona z dość wysoko odpornego plastiku. To nie jest stalowe, to nie jest ani aluminium, ani żaden metal, tylko to jest plastik, ale jest on dość solidny. Te rurki macie na wkręty. W najgorszym wypadku, jeżeli ktoś by powiedział, że to się zerwie, ułamie, no to śmiało możecie sobie zmienić śrubę na mocniejszą i nie ma problemu z serwisem tego, nie musicie tego reklamować, a nawet jeśli to się stanie, po gwarancji. Zobaczcie, jak stabilny jest ten namiot. To jakoś tak super mocno się nie ugina. Ja naprawdę muszę sporo siły użyć, żeby to zaczęło gdzieś tam pracować. Przez to, że rurki są z przodu, namiot naprawdę nie pracuje, nie wiadomo jak, w żadną stronę. Do tego, jak dojdzie narzuta, to słuchajcie, on stoi jak zabetonowany. Zatem jeżeli szukacie czegoś z dobrą membraną, czyli 10 tysięcy i szukacie czegoś, co będzie stabilne i będzie dobrze zakotwiczone, to myślę, że ten namiot jest dla Was. Także słuchajcie, no te parę słów ode mnie, może komuś pomoże w wyborze. A my tymczasem zakładamy narzutę, pokażemy, jak wygląda namiot razem z narzutą.
Przepraszam Was za słońce, ale zobaczcie teraz namiot z narzutą. Z tyłu nie macie okien. No ale co z jednej strony plusem, z drugiej strony minusem. Sami możecie sobie ocenić, czy chcecie wybrać narzutę, czy nie. Na 2021 rok będziecie mieli w kamo, ale to za chwilę Wam powiem. Mocno jest wszystko ponapinane. Z przodu zobaczcie. Macie folię. Możecie sobie te drzwi elegancko podwinąć. Pod folią. Pod macie również muskietierę, więc do wyboru, do koloru, możecie sobie wszystko to pozabierać. Sorry, trochę cień się robi. Namiot jest bardzo mocno przytwierdzony do gleby. Słuchajcie, podsumowując, teraz mamy namiot rozłożony z narzutą. Narzuta ma takie same parametry jak namiot, czyli 10 tysięcy. Nie powiedziałem o jednym z najważniejszych plusów, jaki ja doceniam w namiocie, czyli jest to bardzo gruba podłoga. To nie jest żaden ripstop, to nie jest jakaś taka delikatna cerata, tylko to jest naprawdę taki mocny hardshell, mocna, gruba, gumowana podłoga. Podłoga, jak widzieliście, macie wpinaną na klamry. Dookoła całego namiotu jest taki szef fajny zrobiony, 15-centymetrowy, gdzie najpierw jak rozłożycie namiot, gdzie również kolejnym plusem jest klamra, którą spinacie przednie rurki. I ten namiot fajnie Wam się napina do góry. I tą podłogę wtedy na końcu wchodzicie i ładnie wrzucacie ją na klamry i ona Wam ładnie dookoła przylega, bo jest taki specjalny kołnierz, gdzie wiecie, to robactwo jednak niekoniecznie tam się będzie dostawać. Więc podłoga na klamry, gruba, fajny pasek spinający, przednie rurki, wszędzie moskitiery przód, tył, kieszonki w moskitierach, przód, tył, narzuta, rurki, które są bardzo mocne na szybko złączkach, możecie sobie wyregulować moc napięcia tych rurek. Zazwyczaj w katalogu zobaczycie, że te rurki są gdzieś tam wypinane po bokach, do rogu, ale ja uważam, że już go kilka razy rozkładaliśmy i trochę go używaliśmy, uważam, że te rurki jak są z przodu, czyli są pionowo ułożone przy wejściu, jeszcze bardziej ten namiot się robi stabilny i ten daszek nam się, który jest z przodu, bardziej nam się napina. Zatem słuchajcie, no mam nadzieję, że te parę słów ode mnie pomoże Wam w wyborze namiotu. Jest to bardzo fajna propozycja, cenowo musicie sami sobie to określić, ale namiot chyba na rynku w okolicach 1500 zł plus narzuta. Konstrukcji bardzo podobne jak jeden z namiotów konkurencyjnych, gdzie też na kanale zrobimy recenzję mojego Titana, już dawno obiecywana, ale jeszcze do tej recenzji nie doszło. Zatem no sami ocencie, mam nadzieję, że Wam się to przyda. Wyboru dokonujecie Wy. Ta recenzja jest dla Was, także do miłego zobaczenia na kanale, kochani. No i tyle. Enjoy, na razie.